Siemanko czołgiści i czołgistki, ja jestem Multi i dziś do mojego garażu wjechała już najnowsza nagroda za staż, czyli VK 2801 z potężnym trolem 105 mm. W tym materiale zobaczycie, jak ten pojazd radzi sobie na polu bitwy, ponieważ zagramy nim dwie bitewki, podkreślę jego zalety, wady, ale wcześniej pogadajmy sobie jeszcze o tegorocznej zasłużonej nagrodzie. Więc moi drodzy, już teraz na stronie World of Tanks pojawił się artykuł, gdzie mamy potwierdzoną datę 25 listopada, to wtedy będziemy mogli odebrać właśnie tę nagrodę od godziny 9, więc warto wstać rano i sobie to zrobić. I powiedzmy sobie teraz, jak właśnie te nagrody będą wyglądać. Główna nagroda dla graczy, którzy mają przynajmniej kilka lat stażu, 4 lata stażu trzeba mieć, to teraz VK2801. Także to jest pojazd, który będzie wyjątkowy, ale do tego oczywiście mamy jeszcze mniejsze nagrody, które w tym roku będą bardziej specjalne, ponieważ będziemy mogli sobie wybrać, na czym bardziej nam zależy. Podobnie jak troszeczkę w przepustce bitewnej. Będziemy mieli takie żetony za lata służby i tyle, ile macie lat, tyle po prostu otrzymacie żetonów, więc jeżeli ktoś gra tyle co ja, dostanie 11 żetonów, jeżeli ktoś gra na przykład 4 lata, dostanie 4 żetony. I jeżeli chodzi o to, co warto wziąć, bo tutaj macie pewnie taki dylemat, na co warto postawić, to moim zdaniem faworytem do nagród są na przykład obligacje, ponieważ po prostu one są najcenniejszą walutą w grze dla mnie, są cenniejsze niż złoto. Wiadomo, że można za nie mieć nawet czołgi premium, więc to jest super sprawa, więc warto zawsze sobie obligacje brać. Także bardzo cenne jest to, że mamy w tym roku wyposażenie fioletowe, które wiadomo, że też daje najwięcej bonusu do każdego pojazdu, więc warto sobie to wziąć, ale to kosztuje aż 6 żetonów, więc jestem przekonany, że nie każdy będzie w stanie to wybrać, ale jeżeli się da, no to na pewno warto. Do tego mamy także konto premium, jeżeli ktoś gra bez konta premium, no to też powinno to być dla niego podstawa. Kredyty oczywiście warto wziąć, no i rezerwy na srebrno, no bo to daje bardzo dużo podczas szczególnie linii frontu. Takie rzeczy jak stylet 2D, członkowie załogi z atutem zerowym są na pewno mniej po prostu cenni. I tutaj jeszcze jedna ważna rzecz. Wśród fioletowego wyposażenia niestety nie będzie czegoś, na co pewnie wielu liczyło, czyli fioletowego turbo i też fioletowego wzmocnienia. Będą tylko te rzeczy, które są normalnie, czyli dosyłacz, wentylację, wiecie, to co jest po prostu domyślnie. No trochę szkoda, bo fioletowe turbo pewnie nie tylko ja bym chciał zgarnąć. Gdzie to trzeba będzie odebrać? To będzie trzeba odebrać w grze. Będziecie mieli po prostu w prawym dolnym rogu w powiadomieniach opcję wybrania sobie nagród i tutaj są te nagrody. Tutaj widzicie tylko ich część, ale tak naprawdę będzie ich oczywiście więcej, tylko trzeba będzie zjechać niżej. Tutaj macie te przykładowe. Dla mnie super sprawa, ja się z tego bardzo cieszę, no i na pewno ja na tym też bardzo zyskuję, no bo akurat mam maksymalną wartość, ale mam nadzieję, że każdy z Was coś fajnego tutaj sobie wybierze. Napiszcie proszę w komentarzu, ile macie lat służby i co planujecie wybrać, tak w skrócie, prawda? A teraz powiedzmy sobie już troszeczkę o tej VC. Wejdę tylko do bitwy, ponieważ spodziewam się, że o tej porze, bo jest 5:43, chwilkę poczekam sobie w kolejce, a chcę jednak Wam zapewnić więcej emocji, więc o szczegółach tego pojazdu powiem w pierwszej bitwie. Wylosowało na mapę kopalnie losowanie z piątkami i szóstkami, więc ja osobiście się bardzo cieszę i zaczynamy od wjechania na środek, ponieważ spodziewam się, że tam będę w stanie wykorzystać swoje największe atuty. I zapytacie, jakie one są, więc pojazd ten po pierwsze. Co jest istotne w walce o środek, ma potężną masę jak na lighta, największą z szóstych tierów czołgów lekkich, więc może na pewno fajnie przywalić takiego leoparda przeciwnika albo jakiegoś innego lighta. Niestety w tej bitwie nie ma takich lightów jak 59-16 i inne lekkie, ale i tak masa robi swoje, więc może tutaj być ładne taranowanie, jeżeli ktoś tylko się nawinie na muszkę. Jeżeli chodzi o inne zalety, mamy tutaj także najwięcej HP z lightów szóstego tieru, najlepszy DPM, bardzo, bardzo fajną wartość uszkodzeń na strzał, niezależnie od tego, czy to jest haek, czy pocisk kumulacyjny, więc no tak naprawdę jest tutaj o czym mówić, jest sporo dobrych rzeczy. Są też takie gorsze sprawy, jak na przykład maskowanie, jedno z najgorszych wśród szóstek. Jest także ogromna sylwetka, więc trafienie w ten pojazd na pewno nie jest jakoś bardzo trudne. Mamy także dość słaby obrót, no i co jest dla mnie taką no smutną rzeczą w tej nagrodzie, łatwo jest ją wyjść na minus, ponieważ pojazd ten nie ma bonusu do zarabiania, a ma na pewno drogie pociski kumulacyjne, więc no można się do paru rzeczy tutaj przyczepić. Oj, na pewno jest to, moi drodzy, realne. Nie udało się sieknąć tej japońskiej konstrukcji. Może na KW1 zapolujemy. Czy to KW1 mierzy we mnie? Mierzy we mnie, jeszcze Arta we mnie mierzy. Ale z tą Artą to już jest przesada. Żeby Arta na tych tierach waliła za 200, to jest 1/3 HP, no
Dlatego artylerie niskich fierów są za mocne. O, jeszcze tego mi brakowało. Lew, zobaczcie. Początek bitwy i tak naprawdę tyle życia straciłem przez baboki. No, ej, to jest już przesada. No, cały HP tracę od arty na takim twierze. Nie da się grać, naprawdę. Teraz będziemy musieli już grać bardzo ostrożnie, bo jeden błąd i lądujemy tak naprawdę w garażu. Jest tutaj ten chiński czołg średni, w jego bok wejdzie ładnie. 371, spoko. Ale musimy bardzo ważyć, bo teraz naprawdę jeden strzał i jest koniec. Czy on będzie dalej tam stał? On tutaj dalej stoi, zobaczcie. On tak średnio ogarnia. 310, ładnie weszło znowu. Nie widać mnie. O szkurna. O kurka. Dobra, to może być... To może być moja śmierć. Mam nadzieję, że lew ma dzisiaj gorszą cenność. Ma dzisiaj kiepski dzień. Dobra, odjechałem. Ale powiem wam jedno. Po tej bitwie obie te artylerie do ignorów koniecznie. Nie mogę mieć takich ludzi bez ignorów. Trzeba raportować jeszcze. Nie no, żartuję oczywiście, ale muszę powiedzieć, że dawno już nie dostałem tak mocno w łeb od baboku, że na tych tierach to widzę, trzeba być bardzo czujnym. Widzę, że nasz sztuk może być za chwilkę w tarapatach, więc fajnie byłoby go tutaj jakoś osłonić. Czy ja będę w stanie to zrobić? KW1 na środku jeszcze, o, ale on ma tą przewagę, że ma bardzo dobry pancerz na boku. Ja nie wiem, czy ja będę w stanie go, wiecie co, tutaj przebić. Hajkiem to w ogóle nie ma opcji, ale na komuru może jakoś to wejść, zobaczmy. O, gąska, widzicie, o tym powiedziałem wam, o tym wam mówiłem. Ciężko będzie KW1 pokarać jakoś mocno. Leopard go ładnie tutaj sfarmił. Ja? Weszło mi, okej, fajnie. No to się cieszę, bo ten strzał nie był według mnie zbyt prosty. 914 uszkodzeń, 300 po asyście. Ja na tym pojeździe stosuję taki zestaw, ktoś może powiedzieć nietypowy. Jest tutaj dosyłacz, jest tutaj celowanie ulepszone i jest tutaj optyka. Dlaczego nie stabilizator? Ponieważ ten pojazd nie ma jakiejś złej stabilizacji. Ja i tak nie będę raczej strzelał w ruchu. Raczej zawsze będę skupiał. Więc jak już skupię, to chcę mieć większą szansę na trafienie. A celowanie jest lepsze od stabilizatora, bo poprawia celność, a nie tylko to, jaki jest celownik przy obrocie, wieżą czy też jeździe. Więc dla mnie celowanie jednak wygrywa. Przy tutaj krótkim czasie celowania, bo wynosi tutaj u mnie tylko 2 sekundy, to nie jest przecież dużo. Cały czas liczę na tego Leoparda i Firefly'a, mam nadzieję, że oni tutaj podjadą. Czy ja ich zobaczę? No, ich zobaczyć na pewno nie zobaczę, choć mam dobry zasięg widzenia, bo mam 380. To tylko ta fałka może ich spotnąć, więc stawiam teraz na tą fałkę. Bardzo na ciebie, fałko, liczę, także proszę nie zawiedź. Nie pojawiła się arta. Japoński Hateno tam walczy, ładnie robi damage. Wolverine na ogrysku. No i cóż. Tutaj tak, no ryzykownie jest przyjeżdżać, bo jak ktoś mnie trafi, to mamy koniec bitwy, ale na razie też nie chcę też bardzo kampić, bo no ile można, ile można. Leopard się może tutaj wychyli nas zaraz. To coś się pojawi. Jest arta. Skupiam. Poszło. Zabita, dobra. Z tego strzału jestem bardzo zadowolony, zabiłem artę. Bitwa nadaje się do pokazania na kanał, moi drodzy. Pamiętajcie, za zabicie arty łapka w górę, bo jak nie, to dostaniecie dzisiaj one-shota. Ja mówię wam, to jest dla was najlepszy moment, jaki możecie mieć teraz, żeby zostawić łapkę w górę pod tym filmem. Jeżeli stawicie łapkę w górę, to macie pewność, że dzisiaj Arte nie będzie do was strzelać. Także albo będzie strzelać i was wysadzi, albo będziecie mieli łatwe życie i spokojny los. Wiecie, co robić. Cały czas liczę na tego Leoparda, że on się tutaj wycofa. Niestety, nasza fałka nie odstrasza go wystarczająco dobrze. Ale spokojnie, nie ma co tutaj jeszcze panikować. Czy mnie spotnąłeś? Ten czołg ma słabe maskowanie, więc nie dziwcie się, jeżeli się będziecie świecić, jak go dostaniecie. A gdyby ktoś pytał jeszcze, skąd ja mam fałkę? Dostałem ten pojazd do testowania jako community contributor, więc jeżeli spotkacie ten pojazd, no to zazwyczaj będzie nim grał jakiś community contributor. Mówię akurat, na razie zagrałem nim 4 albo 3 bitwy. Takie raczej słabsze, więc zobaczymy, może teraz będzie lepiej. Na streamie mi nie szło, ale na streamie to powiem wam, też miałem takie bitwy, że to po prostu jest dramat. Bardzo, bardzo jednostronne. Jest Type 5-8. O, ci powiem, koleżko. Mamy go, nice. Fajnie, trzeci wyjaśniony, nice, nice, nice. Firefly, Firefly, Firefly. Co z tobą będzie? Gdyby ten nasz tok dojechał,
Ile marzycie tym togiem w ogóle? Oj, 54, dobra, nieważne. Jakby ten tog dojechał, byłoby super, no nic. Ja cały czas mam świadomość tego, że... Oni mają straszną snajpę tych TD-ków. Te TD-ki mają tak pięknie porozstawiane, one tutaj tylko czekają, jak ktoś się odsłoni i od razu dostaje bombę na twarz, więc trzeba być tutaj bardzo uważnym. Nasza V-ka fajnie podjeżdża. Może coś spotnie. Spotnęła, uwaga, T67, ale za kamyczkiem. Za kamyczkiem, niedobrze. M10 za kamyczkiem też. Kurde, wszyscy pochowani. O, teraz! Pięknie zabity. Dobra. Mamy to. T67 na ślepo. O, on tutaj... Może się cofnie, aby zmylić naszą artę. Ale tak szczerze to raczej wątpię. Puszczam blind, bo mam czas. Nic mi nie grozi w tym miejscu. Arty już rywale nie mają, ale powiem wam, że... Raczej się nie cofnie, no właśnie. Podjechać też raczej nie podjedzie. Tu jest taki krzak, ale... No kto by tutaj chciał podjechać? Takie miejsce słabe raczej, więc... Coś mi się wydaje, że raczej... Nic z tego. Wolverine tam stał w krzaku. O, nasz tutaj... Poległ w SU. Co robić, moi drodzy? Co to robić? Co to w tej sytuacji robić? Mamy 6 minut do końca. Trzeba coś spróbować zagrać, bo jak nie, no to będzie remis. Co byście wy zrobili na moim miejscu? Mi się wydaje, że podjazd wodą jest najmniej opłacalny. Nie ma opcji, że wygramy, jeżeli zaatakujemy wodą. Jak pojadę wodą, no to po prostu też 7 nie skończy, więc to jest akurat pewne, że tam mam gwarancję porażki. Wydaje mi się, że najlepiej będzie podjechać właśnie tędy tutaj, co kombinuje Leopard. Tylko żeby podjechać tędy, to by się przydało wcześniej zblindować. Bardzo dobrze. Te przeklęte krzaki wszystkie. Lampki nie mam. Lampki nie mam, co jest bardzo dobrym znakiem. Nie weszło. Leopard, zobaczcie, gdzie jest mój Leopard. To jest super wiadomość. Jak on tam podjedzie, M10 można na niego wychylić. Chyba, że on zabije szybciej. Czekaj, 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 czekaj. Proszę. Dziękuję, gro. Dziękuję. M10 wychyli chyba. Chyba wychyli, chłopak. I Arta go skończyła. Nice, pięknie, pięknie, pięknie. Mamy to chyba. 5 fragów. Czy będzie 6? Ciężko mi w to wierzyć. My to możemy jeszcze przegrać, więc tak nie wiem w sumie, czy tutaj mądre jest teraz ryzykowanie takie. Mi się wydaje, że ten 6-7 pojedzie po naszą artę jakoś tak. Wydaje mi się, że on po naszego lewka może się skusić. Chyba, że będzie jechał na dekapa, bronić bazy własnej. Wjechałbym w ten krzak tutaj. Wtedy będę wiedział, jak będzie pojechał po moją artę. Ajajajajaj. Mogłem bardziej od razu się nastawić, wiecie na co? Na obronę lewka. Tak jak czułem właśnie, że będzie coś z tym lewkiem moim kombinował. Teraz trochę straciłem czas. Nie wiem, czy ten T6 będzie tu jechał. Jest. Dostał ładnie. Mam go na strzał, teoretycznie. Można to jeszcze... wygrać poprzez zniszczenie. O, celuje tutaj. Mi się wydaje, że on może wyjechać. Mi się wydaje, że on tutaj... Jest! 6 zniszczenie, nice! O kurde, ale emocje, dobra. Powiem wam tak. Po takiej bitwie... Powiecie, to jest najlepsza nagroda w historii za staż. Ale... Zobaczcie, jaki początek tej bitwy był tragiczny, a jak się pięknie skończyło, dziękuję. Można powiedzieć, że wyciągnęliśmy tę bitwę z tym Leopardem. Super, super, bardzo się cieszę z tej potyczki, ale tylko pierwsza klasa. 1752 damage'a, ale emocje były, były i to mi się podobało w tej bitwie. Nie będę grał drugiej, ponieważ ta była dość długa, 11 minut, to jest długa bitwa na tych tierach. I też jestem przekonany, że druga byłaby 100 razy gorsza. Więc chcę tylko powiedzieć po prostu wam jedno... V-ka 2801 105 mm, to jest fajna szóstka, ale
Ja mam taki trochę ból dupy, że ten pojazd nie ma bonusu do zarabiania. Nic to by nie zrobiło Wargamingowi, gdyby ten pojazd miał. I tak jestem przekonany, że gracze by nim dalej wychodzili na minus. Zobaczcie zresztą, jak to wyglądało u mnie po tej bitwie. Ja za tą bitwę dostałem 50 tysięcy, ale tylko dlatego, że mam misję i wydarzenie. Gdyby nie to, straciłbym grubo powyżej 30 tysięcy. Jaki jest sens tracić 30 tysięcy? Nie ma. No właśnie. I oto mam trochę ból tyłka, ale same nagrody za staż oceniam, żeby była jasność, bardzo pozytywnie, szczególnie to, że można wybrać sobie fioletowe wyposażenie. To jest rewelka, także jeszcze raz czekam na wasze komentarze. Pamiętajcie łapce w górę za upolowanie Boboka i trzymajcie się. Miłego dnia. Do zobaczenia. Piąteczka. Pa, pa.